polskiego zawodnika, no bo nie ma na co czekać. Te warunki się minimalnie ustabilizowały, no więc Stefan, wykorzystaj swoją szansę. Przypomnę, drugi w serii treningowej. To był dobry skok, teraz chyba troszeczkę nerwowo na progu, ale po Frudo! Kapitalnie powyżej 109 metrów. Powyżej albo w granicach 109. Też miał trochę szczęścia. 14 punktów będzie odjętych. 111 metrów. 14 punktów odjętych, ale to jest skok. No nie bójmy się tego powiedzieć. Na pewno w grono medalistów po pierwszej serii oczywiście faworytów. Starczy powiedzieć, że Stefan Hula ma ponad 10 punktów przewagi, ba, 11,5 punktów przewagi nad Karlem Geigerem. To jest gigantyczna przewaga. To jest przepaść przy tych dzisiejszych warunkach. No a jeśli by... No nie, nie będę kończył tego zdania. Absolutnie. Na razie Stefan Hula na prowadzeniu. No i dwóch skoczków, norweski i niemiecki, a potem Dawid Kubacki. Z tego skoku. Proszę Państwa, seria finałowa została skasowana. Jedna seria będzie decydowała o tym, kto zdobędzie medal. Richard Freitag w powietrzu i nie osiąga zielonej linii, a więc mamy medal. Stefan Hula jest już medalistą. Jest zdecydowana tutaj decyzja jury, że to jedna seria zdecyduje o tym, kto zdobędzie złoto. Na prowadzeniu Stefan Hula, na drugim miejscu André Forfang, na trzecim Andreas Wellinger. No to teraz czekamy na Kamila Stocha, bo Richard Freitag, uzyskując 106 metrów, też nie zagrozi Stefanowi Huli, który jest na prowadzeniu. Proszę Państwa, to oznacza, że Polska ma złoty medal w skokach narciarskich na obiekcie normalnym. Coś tak, nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. A jeszcze zasiada na belce Kamil Stoch. Jeżeli Stefan Hula zdobędzie olimpijskie złoto, to nie będzie się tego pamiętało za pół roku, za rok, za dwa. Czy to był jedno, czy dwuseryjny konkurs? Te medale dziś zostaną rozdane, a dziś tu w Pjongczangu będziemy mieli Mazurka Dąbrowskiego, a teraz Kamil Stoch jest na prowadzeniu. Kamil Stoch, już zapowiedziany przez speakera, już daje mu Horkacher znać, nisko pochylony, przyczajony do tego drapieżnego skoku. Miejmy nadzieję, że taki on będzie, spokojniusieńki w locie, daleko, daleko, ale nie tak daleko jak Stefan Hula. Stefan Hula będzie mistrzem olimpijskim. To jest, proszę Państwa, największa niespodzianka. A Kamil Stoch, lekko niezadowolony, 106,5 metra. Czy to da mu medal? Bo to jest drugie pytanie w tej chwili. Te wszystkie przeliczniki wiatrowe musimy zestawić. Jest na drugim miejscu. Proszę Państwa, złoto, srebro dla Polski.